Ostatnim z narzędzi retuszerskich klonujących jest narzędzie o nazwie Łatka, które również możemy znaleźć w grupie narzędzi typu pędzel korygujących. Jest trzecia na liście. Łatka również pozwala nam retuszować, czyścić wybrane obszary obrazka na zasadzie zastępowania ich fragmentami pobranymi z innych obszarów obrazu. Jedynie kierunek działań będzie w pewnym sensie odwrotny do tego, co znamy z narzędzi stempel czy też pędzel korygujący. Otóż załóżmy, że chcielibyśmy pozbyć się tej zmarszczki. W takim przypadku po wybraniu narzędzia łatka należy kliknąć i przeciągnąć wokół tego obszaru, rysując coś w rodzaju zaznaczenia, mniej więcej tak, jakbyśmy posługiwali się narzędziem lasso. Po narysowaniu tego zaznaczenia, to jest faza pierwsza pracy z tym narzędziem, bo jest ono dwufazowe, klikamy i przeciągamy ten zaznaczony fragment na, nazwijmy to, zdrowy obszar, czyli taki, z którego chcielibyśmy pobrać materiał do wkopiowania w miejscu występowania tej zmarszczki. A zatem niech będzie to na przykład ten obszar, najbliższy, podobnie wyglądający, w cudzysłowie, zdrowy obszar. Upuszczam w tym miejscu tę próbkę i narzędzie dopełnia dzieła. Możemy kliknąć gdzieś obok tego obszaru zaznaczonego, aby wyłączyć to zaznaczenie. Jak widać, obszar jest czysty. To narzędzie również ma funkcję dostosowania klonowanego obszaru do otoczenia, a zatem działa podobnie jak pędzle korygujące, co oznacza, że nie poprzestaje na samym przeniesieniu danego fragmentu z jednego miejsca do drugiego, ale również na dostosowaniu obszaru klonowanego do obszaru docelowego pod względem jasności. Praca tym narzędziem jest dwufazowa. Raz jeszcze zaznaczamy obszar retuszowany, po czym klikamy i przeciągamy łatkę do obszaru najbliższego zdrowego. Upuszczamy i to jest koniec retuszu. Można kliknąć gdzieś obok, aby pozbyć się tego zaznaczenia. Można by się zastanawiać, po co nam to narzędzie, skoro ono działa bardzo podobnie jak te wcześniejsze, czyli pędzle korygujące. Otóż łatka z założenia przeznaczona jest do szybkiego retuszowania dużych obszarów. Nie każde zdjęcie, które będziemy chcieli retuszować, to będzie portret. Czasem przyjdzie nam retuszować martwą naturę, obiekty, pojazdy, budynki. Może zajść potrzeba wyczyszczenia większej powierzchni zdjęcia w szybki sposób, za jednym zamachem. W takich sytuacjach narzędzie łatka będzie niezastąpione, ponieważ pozwoli nam retuszować w bardzo krótkim czasie nawet bardzo duże obszary. Łatka nie jest narzędziem typu pędzel, a zatem jest pozbawiona tych ustawień, które znamy z pędzli korygujących czy też z narzędzia stempel. Natomiast istnieje oczywiście możliwość pracy na warstwach. Niestety narzędzie łatka nie ma możliwości zaglądania do innych warstw obrazu niż ta, na której aktualnie pracujemy. Oznacza to, że nie ma możliwości utworzenia warstwy pustej na potrzeby pracy narzędziem łatka. Jeżeli chcemy używać łatki na oddzielnej warstwie, to albo należy warstwę bieżącą skopiować, pod warunkiem, że ta warstwa bieżąca zawiera obraz, tak jak to jest w tym momencie. Moglibyśmy posłużyć się skrótem Ctrl-J, żeby utworzyć kopię i tak naprawdę wykonać retusz na tej kopii. Ewentualnie, jeżeli nasza kompozycja jest zbudowana z kilku warstw, na których znajdują się różne elementy, to należy przed użyciem łatki utworzyć tak zwaną warstwę zespoloną, czyli taką warstwę, która będzie stanowić połączenie wszystkich dotychczas stworzonych warstw obrazu. Do wytworzenia warstwy zespolonej używamy skrótu czteroklawiszowego, a zatem dość rozbudowanego, Shift, Ctrl, Alt, E. Jak Ewa, naciśnięcie tego skrótu powoduje utworzenie warstwy zespolonej, na której możemy swobodnie pracować łatką, bez obawy o to, że zniszczymy obraz oryginalny, bądź też efekty retuszu będą niewidoczne. A zatem łatka wymaga warstwy z zawartością. Nie da się pracować łatką na warstwie pustej. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, retusz przy użyciu tego narzędzia również będzie przebiegać bezproblemowo.